Do Bukaresztu przybywają uczestnicy jutrzejszego posiedzenia doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego. O godzinie 17.50 na lotnisku w Bukareszcie wylądował samolot z polską delegacją. Wojciecha Jaruzelskiego, Mieczysława Rakowskiego, Czesława Kiszczaka, Tadeusza Olechowskiego i Floriana Siwickiego powitał Nikolaje Czałszewsku. W Bukareszcie są już także delegacje Bułgarii z Todorem Żiwkowem, Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Erichem Honeckerem, Węgier z Rösche Nierszem, a delegacja radziecka, której przewodniczyć będzie Michaił Gorbaczow, spodziewana jest w Bukareszcie za kilka minut. W dyskusji omawia się przede wszystkim sprawy europejskiego bezpieczeństwa oraz współpracy państw socjalistycznych w nowych warunkach międzynarodowych. Nie znamy jeszcze stanowiska poszczególnych delegacji. Zgodnie ze zwyczajem pełny komunikat z obrad będzie opublikowany jutro. Dzisiejsze obrady otworzył gospodarz szczytu Nikolaje Czałszewsku. Następnie przemawiał Michaił Gorbaczow, a po nim pozostali szefowie delegacji. Przypomnijmy, że w obradach uczestniczą delegacja polska w składzie Wojciech Jaruzelski, Mieczysław Rakowski, Józef Czyrek, Czesław Kiszczak, Florian Siwicki i Tadeusz Olechowski. Delegacja Bułgarii pod przewodnictwem Todora Żiwkowa, Czechosłowacji pod przewodnictwem Milosza Jakesza, Niemieckiej Republiki Demokratycznej pod przewodnictwem Ericha Honeckera i Węgier pod przewodnictwem Rösche Nierscha. Jest także głównodowodzący Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw stron Układu Warszawskiego. Wieczorem Nikolaje Czałszewsku wyda obiad na cześć gości. Przewidziano toasty gospodarza i Michaiła Gorbaczowa. Jutro zakończenie obrad i podpisanie dokumentów. Planuje się również oddzielne spotkania przewodniczących delegacji. Na końcowym posiedzeniu podpisano dokument o stabilną i bezpieczną Europę, wolną od broni jądrowej i chemicznej, o istotne zmniejszenie sił zbrojnych, zbrojeń i wydatków wojskowych. Podpisy złożyli przewodniczący delegacji. Dziś także odbyło się ich tradycyjne, zamknięte spotkanie. Mieli dodatkową możliwość przedyskutowania spraw wspólnej polityki zagranicznej państw stron Układu Warszawskiego. Wczoraj podczas posiedzenia każdy z przywódców przedstawiał również sytuację wewnętrzną w swoim kraju. Dziś po południu polska delegacja uczestnicząca w bukareszteńskiej naradzie powróciła do Warszawy. Z przewodniczącym delegacji, pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Partii, przewodniczącym Rady Państwa Wojciechem Jaruzelskim przeprowadziliśmy krótką rozmowę. Panie generale, to posiedzenie Komitetu Doradczego odbywało się w bardzo specyficznej sytuacji. Co ono przyniosło? Specyficzne, a jednocześnie potwierdziło trwałość kierunku polityki państw Układu Warszawskiego. Polityki zmierzającej do umocnienia pokoju, do odprężenia, podkreśliło naszą wspólną wolę w tym względzie, wolę współdziałania państw, członków układu. Przebiegało w atmosferze konstruktywnej, w atmosferze przyjaznej. Niezależnie od rozmów plenarnych odbyliśmy rozmowy w węższych kręgach. Osobiście bardzo sobie cenię rozmowę z Michałem Gorbaczowym, jak zwykle i owocną, i sympatyczną. Także wracam z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku i z nadzieją, że to posiedzenie będzie dobrze służyło szerszej sprawie, sprawie pokoju. Dziękuję bardzo. Narada w Bukareszcie była także okazją do licznych spotkań dwustronnych. Wspomniał o tym na lotnisku Wojciech Jaruzelski. Agencje wiele uwagi poświęciły rozmowie gospodarza narady, Nikolaje Czałszewsku, i szefa węgierskiej delegacji, Rösche Nierscha. Stosunki między obydwoma krajami w ostatnim czasie nie przypominają tych, które suche komunikaty zwykły określać jako przyjacielskie i serdeczne. Z obu stron padło już wiele ostrych słów. Po tym spotkaniu agencje nie przekazały jeszcze żadnych oficjalnych informacji. Piszą jedynie, powołując się na źródło ze strony węgierskiej, że nie osiągnięto postępu w sprawie sytuacji 2-milionowej węgierskiej mniejszości w Rumunii.